Radio Gdańsk. Słuchaj, od rana. Rozmowa kontrolowana. Dzień dobry, panie pośle, witamy. Pozdrawiam. Marek Sawicki będzie nowym ministrem rolnictwa i zastąpi Stanisława Kalembę. Jak rozumiem, to już pewne, bo pan minister potwierdził to w Polskim Radiu. Tak sobie pomyślałam, że dobry minister musiał odejść, żeby dobry minister musiał wrócić? W sytuacji nadzwyczajnej, kiedy rzeczywiście nastąpiła ta wczorajsza nieoczekiwana zmiana, wydaje mi się, że w tym momencie nie ma co szukać nowego ministra spoza resortu, takiego, który by się uczył resortu, uczyłby się mechanizmów unijnych, a niewątpliwie najlepsze papiery w tym momencie ma Marek Sawicki, a więc comeback. Krótka ławka w PSL-u, proszę pana. No już dzisiaj też mnie jedna pani redaktor o to pytała, przecież powiedzmy sobie szczerze, na nadzwyczajną sytuację, gdzie trzeba podejmować szybkie działania, nie można dawać kandydata, a mamy ich sporo. Niektórzy mówią łącznie ze mną, ale ja jeszcze raz podkreślam, najlepszym kandydatem w tym momencie jest Marek Sawicki. Po pierwsze, zna resort, po drugie, zna mechanizmy unijne, po trzecie, jest z tamtych terenów wschodnich i wreszcie po czwarte, to on pomógł znieść embargo nałożone na naszą wieprzowinę do Rosji, kiedy to embargo zostało nałożone w trakcie rządów pisowskich. A co najważniejsze, po piąte, jest kolegą wicepremiera Piechocińskiego i będzie im się łatwiej dogadać. Ja myślę, że to jest jednak człowiek, który ma swoje zdanie, ma swój kręgosłup, należy do takich zdecydowanych, wyrazistych polityków PSL-u, a to się ceni. Pan powiedział, że dymisja ministra Stanisława Kalemby to była decyzja honorowa. Ale panie pośle, tak, jak ktoś popełnia błędy i nie reaguje na kłopoty polskiego rynku wieprzowiny, czyli sobie generalnie nie radzi, to jest chyba norma, że odchodzi, a nie honor. Wie pani, z tymi normami w polskiej polityce jest różnie, natomiast nie można całej winy zrzucić na pana ministra Kalembę, bo on jednak ma trochę argumentów i w swoim ręku, mianowicie mówiąc o tym, że 25 lutego polski rząd zajął się tym problemem, ustalił pewne kroki, pewne działania, a niektóre elementy, które były odpowiedzialne za realizację tych ustaleń, po prostu nie sprawdziły się. W związku z tym, jak zawsze, wina leży po środku, nie można całej winy zrzucać na Kalembę. No dobrze, ale minister mówi właśnie, że tego 25 lutego na posiedzeniu rządu przyjęto plan działań dotyczący zwalczania skutków wystąpienia tam w Polsce tych przypadków afrykańskiego pomoru świń. A z drugiej strony pani rzecznik rządu, Kidawa Błońska, mówi, że na tym samym posiedzeniu pan minister przedstawił tylko sytuację w rolnictwie w związku z tą sytuacją i premier zgodził się, aby przygotować program, którego pan minister programu nie przygotował. Wie pan, to jest słowo przeciwko słowu. No właśnie, a mało tego, jeszcze ja słyszałem od pani rzecznik, że właściwie pieniądze były. No nie przesadzajmy, jeszcze wczoraj dogadywano resztę, ile tych pieniędzy musi być wydane na to, żeby ulżyć terenom wschodnim, jeśli chodzi o trzodę chlewną tamtym rolnikom, którzy protestują. W związku z tym dzisiaj nie czas, żeby się rozliczać. Dzisiaj załatwmy temat, a potem się rozliczajmy. A czyli jak załatwmy ten temat z tymi wieprzowiną, której nie możemy sprzedawać, bo nikt nie chce jej kupić? A no właśnie, to po pierwsze oczywiście największy grzech popełnił główny lekarz weterynarii, zakreślając tak duży obszar objęty tą kwarantanną, zamiast zacząć od tych 10 kilometrów, a więc od tej najniższej odległości wymaganej przepisami Unii Europejskiej i nie byłoby takiego problemu. Dzisiaj ten problem jest potężny. Dzisiaj również niektóre zakłady na szczęście chcą jednak ubijać zdrowe świnie, podkreślam. Te świnie nie są chore, to są zdrowe świnie. Chcą je ubijać, ale chcą mieć gwarancje rządowe, że nie będą traktowane przez najbliższe 3 lata jak teren zapowietrzony, tylko dlatego, że zdjęły te tuczniki z terenów objętych kwarantanną. I to wszystko zostało w ostatnich dosłownie 2-3 dniach rozstrzygnięte. Na szczęście takie firmy są. Jest jeszcze problem ze znalezieniem dostatecznej ilości chłodni, bo to są, wiadomo, że mówimy o skupie na rezerwy materiałowe, ale są to wszystko chłodnie prywatnie. Państwo nie ma swoich chłodni, wynajmuje od tych prywatnych na podstawie umów, płacąc za to. Ale już i ten problem widać wyraźnie, zresztą po dzisiejszej nawet rannej wypowiedzi pana premiera Piechocińskiego, jest na dobrej drodze, żeby rozwiązać. Ja sądzę, że od jutra ten skup powinien ruszyć. Co daj Boże. No to zobaczymy, jak to z tym skupem będzie. A proszę mi powiedzieć, bo wielu komentatorów i przedstawicieli opozycji mówi, że to jest rozgrywka pomiędzy, znaczy tak właściwie o człowieka Waldemara Pawlaka, że Stanisław Kalemba to był człowiek Waldemara Pawlaka i że wicepremier Piechociński teraz się wzmacnia, kiedy się go pozbył.
No niewątpliwie. Oczywiście pan minister Kalemba był wówczas wskazany jako kandydat na ministra rolnictwa, kiedy prezesem partii był Waldemar Pawlak. I gdyby to się stało za czasów Janusza Piechocińskiego, każdy by mówił, że to człowiek Janusza Piechocińskiego. Ja mówię tak. Ja wiem, że przy tej okazji zaraz nakłada się na to jakąś rozgrywkę wewnętrzną. My się będziemy rozliczać jako Polskie Stronnictwo Ludowe, ale po pierwszych wyborach, po wyborach do Parlamentu Europejskiego. Natomiast w żadnym wypadku przed. Dzisiaj najważniejszą sprawą jest rozwiązać ten problem, ale powiedzmy sobie też szczerze. To nie jest tylko kwestia naszych tutaj władz, czy resortu rolnictwa, czy resortu gospodarki, czy ministra finansów. Początek się wziął z tego, że po prostu stało się to na wschodzie naszego kraju, albo inaczej, poza granicami wschodnimi naszego kraju, myślę tu o Ukrainie, co można powiedzieć jest tak zwaną dużą polityką i pierwszy odprysk tej geopolityki związanej z Ukrainą niestety uderzył w nas, w polskich rolników. Bo proszę zauważyć również i taką rzecz, że inne kraje unijne, zapominając o w ogóle jakiejkolwiek solidarności z nami, dogadują się z Rosjanami, jeśli chodzi o eksport żywca wieprzowego ponad naszymi głowami. No taka jest solidarność w Unii Europejskiej. To nie wróży dobrze tej wspólnocie. Ale już powiedział pan o wyborach do Parlamentu Europejskiego, no to przejdźmy do tego tematu. Były polityk Prawa i Sprawiedliwości, Michał Kamiński, na liście Platformy Jedynka w okręgu w Lublinie. I co pan na to? Śmieje się pan. Nie, naprawdę. Ja myślę, że Polacy po tylu już wyborach, po tylu różnych zagrywkach klasy politycznej mają swój rozum. Ja to widzę też w moim województwie kujawsko-pomorskim. O, tak. Sami spadochroniarze. Minister Rostowski, Otylia Jędrzejczak. No ale no tak, no Szczuka, prawdopodobnie również z PiS-u będzie Jaworski z Gdańska i tak dalej. Ale pan ma tam no przecież konkurencję, bo pan też startuje, dodajmy. Ale proszę zauważyć, jedynym swoim od urodzenia to jest Eugeniusz Kłopotek, dlatego ja mam proste hasło, głosuj na swego, a nie na obcego, bo tego swego możesz dorwać, przepraszam bardzo, na co dzień, a tego obcego raz na 4 bądź 5 lat. Ale po co dorywać? No ale wróćmy do tego Kamińskiego. O czym to świadczy, że Platforma wzięła go na jedynkę? Wzmacnianie konserwatywnego elementów w Platformie? Nie. Ja myślę, że po pierwsze chcę wykorzystać bądź co bądź jego niezłe doświadczenie w prowadzeniu kampanii pisowskich, a ponadto chcę go wykorzystać jako tego, który trochę więcej wie o wnętrzu PiSu. A czy to Platforma wykorzystuje Kamińskiego, a nie Kamiński? Między tymi dwoma ugrupowaniami na śmierć i życie. Mhm. Czyli to Platforma pana zdaniem wykorzystuje Kamińskiego, a nie, że Kamiński się po prostu tam zagościł na liście, żeby skądś startować? Nie, no Kamiński jest cały szczęśliwy, bo ma bardzo dużą szansę na kolejną reelekcję, chociaż niedawno zarzekał się, że on na razie tej polityki europejskiej ma dosyć. Natomiast Platforma sprytnie wykorzystuje go. No co tu dużo mówić? No i takie są te wybory. Dzisiaj podobno Bartosz Arłukowicz, minister zdrowia, ma być na dywaniku u premiera. Jak wiadomo, premier dał mu czas na skrócenie kolejek, na pokazanie programu. Skrócenia kolejek, myśli pan, że coś z tego będzie? No, pani redaktor, no, spójrzmy prawdzie w oczy. Parę miesięcy minęło od tego momentu, kiedy premier dał taki prikaz Arłukowiczowi, a kolejki się nie zmniejszyły. Natomiast ale chyba nie wierzył pan, że się zmniejszą od samego mówienia pana premiera. Ale przecież jasne, że nie wierzyłem w to. No przecież jasne, że nie wierzyłem. Natomiast teraz Arłukowicz ma dać plan czy program. No ja chcę to widzieć. No jeśli to jest rozłożone na 4 czy 5 lat, no to przepraszam bardzo. No ale, to już ludzie powinni odczuć w tym roku. W drugim kwartale powinni to odczuć. Znaczy, rozumiem, to że wtedy to jest realne. Przed kolejnymi wyborami, szczególnie parlamentarnymi, powinni to odczuć. Ach, nie chcę już mi się nieraz na ten temat w ogóle mówić. Bo to przecież w końcu pana tak, koalicja. Obyśmy zdrowi byli. Oczywiście, bo to przecież pana koalicja. No tak, ale jeżeli ja skrytykuję za cokolwiek mojego koalicjanta, a pan to od razu krytykuje tylko koalicjanta? Kiedy trzeba, to krytykuję. Natomiast od razu wtedy, jak skrytykuję, to od razu jest potem taki atak również niektórych moich kolegów. Ty się najlepiej zapisz do PiSu. No wiadomo, że się do PiSu nie zapiszę. Od początku i od zawsze jestem w Polskim Stronnictwie Ludowym i zostanę do końca. A minister Piechociński to jest dobry szef partii? Widzi pani,
pani powiedziała w ten sposób, to jest takie pytanie dla mnie dosyć trudne, bo tak, czy minister Piechociński jest dobrym szefem partii? Ja od samego początku mówiłem, że premier Piechociński, inaczej, Janusz Piechociński nie powinien obejmować teki ministra gospodarki. Powinien być wicepremierem, mającym pod sobą określone resorty. Resort gospodarki powinien przynależeć oczywiście Polskiemu Stronnictwu Ludowemu. Natomiast miałby wtedy więcej trochę czasu do kierowania partią. A teraz się okazuje, że po prostu no, fizycznie nie jest w stanie tego wszystkiego opanować. Nie jest w stanie po prostu. I pan tak z troską? Z troską. Autentycznie z troską. To dobrze. Bo jak pani zauważyła, zresztą to widać w tych różnych sondażach, można o nich mówić lepiej bądź gorzej, ale one zbyt sprzyjające dla nas nie są. No właśnie, to źle wróży na kolejne wybory. Że wybory, a zwłaszcza wybory samorządowe jesienią pokażą, że jednak jeszcze potencjał Polskie Stronnictwo Ludowe ma, w co ja bardzo wierzę. Dziękuję bardzo i pozdrawiam, do usłyszenia. Pozdrawiam Gdańsk, Wybrzeże. Dziękujemy, pozdrawiamy Warszawę. Do widzenia. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.